Siemka. W tym tygodniu pokażę Wam komputer złożony dla streamera. Zanim zaczniemy, oczywiście ogłoszenie. Zgodnie z zaleceniami UOKiK pragnę Was poinformować, że ten, jak i każdy inny materiał na moim kanale z serii Prezentacje zestawów, jest pewnego rodzaju formą autopromocji. Dzięki tym filmikom możecie zobaczyć, z jaką dbałością o szczegóły mógłby być złożony na przykład Wasz komputer. Jeśli chcielibyście, abym złożył dla Was jednostkę, odpowiednio ją skonfigurował i przetestował, lub jedynie pomógł i wyraził opinię o planowanym zakupie konkretnych podzespołów, to możecie się ze mną skontaktować. Informacje, jak to zrobić, znajdziecie w opisie filmu. A teraz zapraszam do właściwego materiału. Dzień dobry jeszcze raz. Tak jak wspomniałem na samym początku, komputer, który dzisiaj zobaczycie, jest to sprzęt złożony dla streamera. Po tytule czy miniaturce myślę, że już wiecie dokładnie, o kim mowa. Alan jakiś czas temu zgłosił się do mnie z prostym zadaniem, żebym złożył dla niego komputer. Następnie dostarczył części, które sam wybrał. No i tak de facto w tym momencie moglibyśmy zakończyć wstęp. Ale zanim przejdziemy do specyfikacji sprzętowej zestawu, pamiętajcie proszę, że Alan nie będzie grał na tym komputerze. Będzie praktycznie na nim tylko streamował. Skoro teraz mamy już pełen obraz tego, jak będzie wykorzystywana nowa jednostka, możemy przejść do prezentacji tego, z czego faktycznie się ona składa. Pierwszy element nowego komputera to procesor. Mamy tutaj tym razem Intela 12 generacji, określanego mianem jednego z najbardziej opłacalnych w zakupie. Model Intel Core i5-12600K to procesor o łącznej liczbie 10 rdzeni i 16 wątków. Taktowanie pojedynczego rdzenia może sięgać tutaj aż 4,9 GHz. Procesor osadzimy na fajnej płycie od Asusa, modelu Prime Z690P Wi-Fi D4. Jest to płyta wyposażona między innymi w całkiem niezłą sekcję zasilania, 3 gniazda dla dysków M2 w standardzie PCI 4.0. Mamy tutaj wariant pod pamięci DDR4. Dodatkową zaletą na pewno jest tutaj wbudowana karta sieci bezprzewodowych Wi-Fi oraz Bluetooth. Ciepło z naszego procesora odprowadzi tutaj cooler od Silentium PC, choć właściwie powinienem powiedzieć w tym momencie Endorphin. Fera 5 Dual Fan bez problemu sobie z tym poradzi. Nie bez powodu jest to jedno z najlepiej ocenianych rozwiązań ostatnich lat. W tym wypadku możemy być naprawdę dumni z naszego rodzimego producenta. Pamięć RAM to kolejny raz na kanale model od Kingstona. Dokładnie mamy tutaj Kingston Fury Beast RGB DDR4 o łącznej pojemności 32 GB, taktowaniu 3200 MHz i opóźnieniach CL16. Fajny, wydajny model zeszłej generacji z podświetleniem RGB. Dysk SSD to zapewne dobrze Wam znany model. Samsung 980 o pojemności 1 TB, działający w standardzie PCI Express 3.0. Może nie najtańsze rozwiązanie, ale na pewno jedno z bardziej pewnych i niezawodnych. Przyszedł czas na kartę graficzną. Proszę bardzo, oto bardzo fajny, średniopółkowy model RTX-a 3060 od Gigabyte'a. Ja naprawdę lubię te RTX-y 3060 od Gigabyte'a. Są świetnie wycenione. Może jakość wykonania to głównie plastik, ale spełnia swoją rolę i nie boję się ich polecać, zwłaszcza jeśli ktoś ma ograniczony budżet. Mocy do naszego komputera dostarczy zasilacz od SPC / Endorphin. Model to FM2 650W. Z certyfikatem 80 plus Gold. Bardzo fajnie dobrany zasilacz, który w zupełności wystarczy do tej konfiguracji. A przedstawienie specyfikacji zamknie obudowa. Mamy tu chyba niezbyt często wybierany model od Chieftaina, model Scorpion 3. Jest jakaś szansa, że kiedyś coś składałem na tej obudowie, ale szczerze mówiąc nie przypominam sobie. Obudowa w zestawie posiada 4 podświetlane wentylatory wraz z kontrolerem do ich zarządzania.
Po przedstawieniu specyfikacji przychodzi naturalnie pora na fragmenty z montażu. Nieczęsto to widać na materiałach, ale tutaj macie okazję zobaczyć na przykład, jak montuje się w pełni chłodzenie na procesorze. Jeśli mielibyście jakieś konkretne pytania co do zestawu, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy lub po prostu pozostawienia śladu po sobie w formie łapki w górę czy suba na kanale. A my słyszymy się ponownie w podsumowaniu. Tak oto prezentują się wyniki testów zestawu Alana.
podsumowaniu, na pewno chciałbym podziękować Alanowi, że zdecydował się, abym to właśnie ja składał dla niego komputer. Ponadto, na pewno kilka słów należy się o budowie, co do której na początku miałem mega wątpliwości. A finalnie okazała się nie najgorsza, z wentylatorami o fajnym, wyraźnym podświetleniu. Wkładając ten zestaw, raz za razem zmieniałem zdanie na temat tej obudowy. Finalnie ciężko mi się zdecydować, czy poleciłbym po prostu wam tą skrzynkę. Chyba sami musicie zdecydować, czy byście ją wybrali na podstawie tego, co wam zaprezentowałem. Możecie dać znać w komentarzach po prostu, czy byście ją wybrali. To tyle z mojej strony na dziś. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Trzymajcie się, na razie.